Gmina Kościelec może pochwalić się mieszkańcami, którzy świętują w tym roku piękne jubileusze małżeńskie: 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia, a nawet 70-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej wyjątkowej okazji 22 pary zostały zaproszone na uroczyste obchody swojego jubileuszu. Uroczystość odbyła się w zajeździe pod dyliżansem w Kościelcu. 14 par przyjęło zaproszenie do wspólnego świętowania. Wyrazy uznania i podziwu dla jubilatów były głównym motywem części artystycznej spotkania wykonanej przez uczniów szkoły podstawowej w Trzęśniewie. Również wójt gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski, nie szczędził jubilatom słów podziękowania za wspólnie przeżyte chwile, za wychowanie dzieci oraz życzył zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Minęło już 50, dla niektórych dużo, dużo więcej lat, odkąd ślubowaliście, przyrzekaliście sobie miłość, wierność, szacunek i przyjaźń, że będziecie razem ze sobą aż do końca swoich dni. Tą przysięgę składaliście z olbrzymią ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie na dobre i na złe do samego końca. Dzisiaj pragnę wam za to wszystko podziękować. Podziękować wam za to, co zrobiliście dla kraju, dla gminy, za to, że wychowaliście swoje dzieci, za to, że przeżyliście tyle wspaniałych lat. Medale prezydenta Polski za 50-lecie małżeństwa odebrali państwo Stanisława i Bogumił Skonieczni, Jadwiga i Lesław Nowakowie, Barbara i Stanisław Łopatowie, Anna i Stanisław Jankowscy, Krystyna i Henryk Wojtczak, Teresa i Henryk Kropielińscy, Anna i Zdzisław Krupa, Halina i Kazimierz Maciejakowie, Halina i Kazimierz Gauden, Halina i Jan Bąkowscy. Medale wójta gminy za 55-lecie małżeństwa otrzymali państwo Alina i Kazimierz Urbańscy,
Krystyna i Jan Sowińscy, Mirosława i Mirosław Cichy. Natomiast imponujące 70-lecie małżeństwa obchodzili państwo Teresa i Roman Grzymscy. Po części oficjalnej spotkania zaproszone pary chętnie wspominały ważne wydarzenia ze swojego życia. W kwietniu żeśmy ślubowali, 14 kwietnia. Ciepło było, piękna pogoda, piękna. Słońce świeciło pięknie, pięknie było, naprawdę. Pamiętam do dziś, jak było pięknie. No i tak żyjemy. I teraz z córką mieszkamy i córkę. Pobudowaliśmy się. Czekamy tak, 3 lata. No wie pani, jak to w małżeństwie jest i dobrze, dobre strony i złe strony. No, rozmaicie bywa, ale jak się ślubowało, to musi przyrzeczy nie trzeba. Nie tak jak teraz. Nie wiem, no i nie będę pani gadać. Czyli jak się ślubowało, trzeba przysięgi dochować. Tak, przysięgi dochować i już. To moje jest takie stanie. Moje takie stanie i dopóki będę żyć, to przysięgałam i czy dobrze, czy źle. I żyjemy. Rozumiem, że pan jest tego samego zdania. Tak jest. Czekamy końca wzajemnie. Kiedy nas mamy, to wiemy. Aj. Trzeba myśleć, że jeszcze długie życie, szczęśliwe przed państwem. Może jeszcze kiedyś. Może do setki, bo mąż ma 94 lata, ale jest jego wuja, przeszło setkę żyje. To może i on dożyje, ja to no nie... to życzymy. W takim razie może tutaj władze gminne zorganizują na przykład setne urodziny męża i wtedy pani... No, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Każda z tych par ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Cieszymy się, że zechcieli podzielić się nią z nami. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia.